Hej, z tej strony Madzia. Dzisiaj zapraszam Was na mierzymy, na wiosenne mierzymy ze sklepu Celbes. Zamysł był taki, że pokażę Wam dwie stylizacje, dwie różne stylizacje, ale niestety nie doszła do mnie jedna rzecz do tych stylizacji. Właściwie musiałabym czekać, chodzi tutaj o leginsy, musiałabym czekać na nie cały miesiąc, więc stwierdziłam, że pokażę Wam stylizacje dwa w jednym. Zobaczycie, jak przy pomocy jednych spodni można wyczarować właśnie dwie różne stylóweczki. Więc nie przedłużajmy i zaczynajmy. Ja już nie mogłam się doczekać tej wiosny, nie mogłam się doczekać pastelowych kolorów, w ogóle kolorów w szafie. I są właśnie kolekcje wiosenne, już można wynieść na strych kurtki zimowe, przepasne kurtki zimowe, wszystko to po prostu, to nas tak strasznie ocieplało w tą zimę. Teraz możemy z siebie zrzucić. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli tego typu filmiki Wam się podobają, jeśli film mierzymy Wam się podobają, a wiem, że tak, to zostawcie po sobie ślad. Plus jeszcze taki mam dla Was wielką nowinę, gdyż nasze prośby zostały wysłuchane przez Celbes i Celbes zostawiło dla Was kod na hasło MW21, macie 15% zniżki. Także bardzo świetna wiadomość, w końcu się udało ich wyprosić. Linki do tych wszystkich ściuszków, które dzisiaj tutaj mierzę, zostawię Wam na dole, pamiętajcie o tej zniżce, no bo cóż, no, 15% piechotą nie chodzi. Zaczynamy od pierwszej bluzeczki, którą mam na sobie. Mam ją w rozmiarze 50x52 i jest w takim przepięknym koralowym kolorze. I teraz się cieszę, że wybrałam ten koralowy kolor, gdyż miałam chrapkę na odcienie błękitu, bo ta bluzka występuje również w odcieniach błękitu i w odcieniach szarości. Ja zdecydowałam się na koral, no i bardzo się cieszę, że właśnie się na ten kolor zdecydowałam. Wygląda bardzo słodziutko, bardzo tak właśnie wiosennie. Jest to taka tuniczka tutaj z przeszyciami w okolicach biustu. Rozszerza się ku dołowi. Mamy rękaw 3/4. Już ją tutaj odepnę, bo ten rękaw 3/4 możemy sobie podpiąć. I ja wolę tą bluzeczkę właśnie z podpiętymi rękawami. No ale nie musicie tego robić. O! I zobaczcie, wtedy ten rękaw nam sięga właśnie tutaj 3/4. Ale zdecydowanie fajniej wygląda taki podpięty do łokcia. Tutaj mamy stójeczkę, tutaj mamy takie pęknięcie, malutki dekolcik, możemy odpiąć, możemy sobie ten dekolt powiększyć, bo cała bluzka jest zapinana na guziki. O, zobaczcie, taki dekolt już wygląda nieco inaczej. I ona jest wykonana z takiego ciekawego materiału, który nazywa się kora. Jeżeli miałyście kiedyś pościel z kory, no to jest właśnie taki materiał mięty, taki materiał pogufrowany. Oczywiście mam tutaj 100% bawełny, więc ona jest super zwiewna, super przewiewna i właśnie taka, no taka przyjemna w dotyku jednak, taka troszeczkę ta kora jednak jest wyczuwalna pod palcami, jest wyczuwalna pod dłonią, ale jest bardzo, bardzo przyjemna. To, co uwielbiam teraz w tunikach celbesowskich, to są ich kieszonki, ponieważ ta tunika po bokach ma kieszonki. No po prostu jest to przegenialne, prześwietnie się to prezentuje. Ona jest taka dłuższa właśnie za pupę, z przodu też jest właśnie dłuższa, idealna do leginsów, idealna do obcisłych spodni, no i te kieszonki po bokach. O, to nie są kieszenie takie, żeby wiecie, żeby coś sobie do nich schować, chociaż czemu nie? Zawsze można sobie tutaj wsunąć maseczkę i mieć ją przy sobie, ale taki wiecie, takie, żeby włożyć na chwilę rękę, tak żeby... No nie, no uwielbiam. Uwielbiam to, że są te kieszenie tutaj, żeby sobie tak stanąć, żeby sobie zawiesić rękę na chwilę i fajnie to wygląda. I ten kolor też wydaje mi się całkiem dobrze do mnie pasuje. I do tej bluzki właśnie zamówiłam sobie spodnie. Zamówiłam sobie błękitne spodnie Paris i ja je Wam tutaj pokażę w ten sposób. Ja już je miałam na sobie, mam nawet pasek założony. Błękitne spodnie Paris i ja już te spodnie mam chyba w 5 kolorach. Różowe, białe, zielone, czarne, ciemnogranatowe i te jasno-niebieskie. No po prostu jak już je zobaczyłam, przy zamawianiu granatowych spodni, granatowych jeansów, jeśli jeszcze nie
nie widziałyście tego mierzenia właśnie z granatowymi jeansami, zostawię wam link tutaj. Wrzucę może zdjęcie też w tych granatowych jeansach i zobaczyłam te błękitne i stwierdziłam, Boże, chcę mieć taki kolor, to jest taki piękny kolor, to jest taki błękit, taki przecierany, że ja chciałam je mieć właśnie na wiosnę. No i na wiosnę są, o to proszę bardzo, zamówiłam je. One, je mam w rozmiarze 50 w wersji small, czyli w wersji na krótkie nóżki, na krótką nóżkę, bo w Celbez możecie wybrać sobie oczywiście rozmiar swój, plus długość nogawki, także to jest ekstra, ekstra jeśli chodzi o jeansy i też bardzo często pytacie się mnie, gdzie kupicie fajne jeansy. Jeśli lubicie jeansy z ultra wysokim stanem, jeansy, które zasłaniają brzuszek, które wyszczuplają brzuszek, które są mega rozciągliwe, elastyczne i po prostu czujecie się w nich dobrze, to ja wam serdecznie polecam Celbez i wcale nie mają dużych cen, bo te jeansiory kosztują bodajże, nie wiem, żeby was nie skłamać, 150 zł? Jakoś tak? 140, 150 zł? Coś w tym stylu, więc no wydaje mi się, że jak na fajne jeansy to nie jest wcale wysoka cena, plus dodatkowo na to, że kupujecie te spodnie na sylwetkę plus size i możecie sobie wybrać długość nogawki, więc wydaje mi się, że są super. Moja mama też się w nich zakochała, kupiła sobie dla siebie rozmiar i też tutaj wam radzę, jeżeli sprawdzicie sobie rozmiar, mi wychodzi rozmiar 52, ale 52 są na mnie troszeczkę takie luźnawe, więc polecam wam brać rozmiar mniejszy i możecie zobaczyć, jak ja się prezentuję w tych jeansach, one są obcisłe, one przylegają do ciała, ale nie są za małe, nie czujecie, że są za małe, po prostu one mają tak przylegać do ciała, bo są rozciągliwe, po prostu. Więc polecam wam, wybierajcie rozmiar mniejszy, niż wam wychodzi po prostu z tabeli. Więc spodnie Paris, jeansy z Paris, niezmiennie, każdy kolor, w każdej konfiguracji u mnie się sprawdza i serdecznie, serdecznie wam polecam. Także te spodnie, ta bluzeczka i jeszcze coś. Do tego wybrałam kurteczkę w rozmiarze 50×52 i skoro kurtka kwiatowa sprawdziła mi się świetnie na jesień, to stwierdziłam, że biorę płaszczyk, kurtkę w jasnym kolorze na wiosnę. Jezus, jak to wygląda, Jezus, jak to się prezentuje. Słuchajcie, ja ją ubrałam, miałam już ją na sobie, paragony, bo ja już ją miałam na sobie, nagrywaliśmy przebitki na mieście i słuchajcie, każdy się za nią oglądnął, każdy się patrzył na mnie, każdy się patrzył na tą kurtkę, no nie można nie popatrzeć, nie można nie zwrócić na nią uwagi, biały kolor, taki można powiedzieć śmietankowy, z przepięknymi kwiatami, z kwiatami namalowanymi, takimi właśnie akwarelowymi. Jest i róża, jest i jakiś niebieski bławatek, są zielone liście. Ona dodatkowo jest taka przepikowana na rękawach na wprost i na plecach jest przepikowana, o ile się nie mylę, właśnie w taką jodełkę. Przepięknie się prezentuje ta kurtka, naprawdę. Wziąłam sobie rozmiar 50×52 i muszę wam powiedzieć, że jest delikatnie na styk. Zapnę się w niej. Zamek tutaj ma dwustronny, także możemy sobie ją zapiąć, ale możemy sobie ją od dołu poluzować. Przy zapinaniu tutaj trzeba uważać, bo pod spodem mamy taką właśnie podszeweczkę, która nam tutaj niewdzięcznie wchodzi właśnie w ten zamek, także to jest ten minusik. Przy zasuwaniu spędzam sporo czasu. Biały zameczek, on się tutaj też ładnie kamufluje. No jest to ciepła kurtka, jest pikowana, na środku ma watowanie, ale jednak jest ciepła. Tutaj przy rękawie mamy taką malutką
gumeczkę schowaną. Gumeczkę mamy też od dołu, żeby nam tam nic nie podwiewało, jak będą jakieś wiosenne wiatry. O, widzicie, już mi wlazła ta podszewka, więc trzeba uważać. No, więc zobaczcie, i ona u mnie jest na styk, jak ją zapnę. Nie, żeby mnie jakoś strasznie uwierała, bo pełen zakres ruchów mam, no ale czuję, że tutaj w biuście, czyli jakoś tutaj też w biuście dociska, nie dociska mnie, ale w dotyku tutaj czuję, że troszeczkę jest napięte, także jest taka bardzo, bardzo dopasowana. No i pod spód akurat nie mogłabym ubrać nic cieplejszego, jeśli chodzi o tą kurtkę, także no tutaj mogłabym wziąć rozmiar większy. Tak jak mówiłam, mam na sobie rozmiar 50x52, więc większy to był 54x56. Ona byłaby po prostu na mnie tutaj w biuście większa, no ale tak to czuję się w niej dobrze. Myślę, że w rozpiętej kurtce też można spokojnie chodzić. Tutaj pod szyją jest taka, muszę wam powiedzieć, też cienka i też jak ją tutaj zapnę, to mnie troszeczkę tutaj gniecie, więc no, nie będę jej zapinać, nie będę jej tak do końca dopinała, ale prezentuje się genialnie. Do tego mamy kaptur. Kaptur też jest tutaj odpinany na zamek. Proszę bardzo. Proszę bardzo, cud, miód, orzeszki. Jeśli chodzi o długość, to jest za pupę. Nawet powiedziałabym spokojnie przed kolano. To wszystko oczywiście zobaczycie na przebitkach. W dotyku jest niesamowicie mięciutka, w dotyku jest niesamowicie milutka. Taka bardzo, bardzo delikatna. I pomyślicie sobie, o, biała kurtka, ale jak ją myć, jak ją później prać? No i słuchajcie, ona jest zaimpregnowana. Ja sobie tutaj zerknę, bo sobie doczytałam. Bionic Finish Eco. Ona jest zaimpregnowana tak, że nie przepuszcza wody, nie przepuszcza właśnie wiatru. I spokojnie możecie ją prać, spokojnie możecie ją nawet przetrzeć mokrą ściereczką i ona tego brudu w siebie nie wchłania, po prostu zostaje ten brud jakby na wierzchu, możecie ją przetrzeć. Jest też bardzo właśnie odporna na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Co jeszcze ma? Co jeszcze ma? Kieszenie. Kieszenie zapinane na zatrzaski w fajnym miejscu, tak dosyć wysoko można sobie schować ręce, jakby coś. No i jest leciutka jak chmurka, po prostu wygląda jak chmurka, do takiej stylizacji właśnie z tą koszulą, z jasnymi spodniami. Nawet bym powiedziała, że ta koszula jest tego typu, że wiecie, że tutaj macie paski, a tutaj macie kwiatki, ale tak mi się wydaje, że nie bardzo się to gryzie. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie i ubieracie dżinsy, ubieracie koszulkę, taką kurteczkę i stylizacja cała zrobiona. Przepiękna, przepiękna jest. Ja w niej będę chodziła wtedy, kiedy będzie chłodniej, wtedy, kiedy będzie nawet tak pochmurniej, kiedy, no, mówmy się, to słońce i ta przepiękna pogoda nie będzie nam się utrzymywała aż do wakacji. Wiadomo, że będą dni chłodniejsze, że będą dni deszczowe, że będą tygodnie deszczowe nawet. Jezus, ja pamiętam cały maj, w zeszłym roku lało. Ja chodziłam cały maj w kurtce przeciwdeszczowej, także nie chcę nic krakać, nie chcę nic mówić, ale tak może być, więc taka kurteczka, przejścióweczka do zarzucenia z kapturem, nieprzemakalna, zaimpregnowana. No, miodzio. Tak jeszcze a propos tej bluzki, zapomniałam wam dopowiedzieć, że ona jest zapinana na guziczki, ale jeden z guziczków, znaczy właściwie tutaj mamy taką przerwę, akurat w miejscu mojego biustu, no i w tym miejscu cały czas mamy taką sytuację, że ona się tutaj rusza, ja się ruszam, ta bluzka się gdzieś tam naciąga, zmienia położenie i cały czas jest taka dziurka tutaj i prześwituje mi stanik. Oczywiście jedne dziewczyny mają z tym problem, inne mają to gdzieś. Ja mam troszeczkę z tym problem, bo cały czas mam wrażenie, że ktoś patrzy na mój stanik. Więc tutaj akurat w tej tuniczce to bym się przyczepiła do tego, żeby guziczki były częściej rozstawione. A ja już mam na to pomysł, bo już zrobiłam to w kilku moich bluzkach, w kilku tunikach. Po prostu oddaję tą bluzkę mojej mamie. Moja mama przejeżdża maszyną z góry na dół, bo tą bluzkę i tak ubieram przez głowę. No właśnie, może nie z góry na dół. Zostawię sobie ten jeden guziczek, że mogę go odpiąć i tak odtąd
żeby mi przejechała do samego końca, żeby ona się nigdzie nie rozjeżdżała, żeby nie było widać gdzieś mojego ciała, żeby się, jak się guzik odepnie, to nic się nie stanie, po prostu mam przeszyte. Więc tak, taki mam plan na tą bluzeczkę. Kolejna bluzeczka, którą właśnie miałam do stylizacji z czarnymi leginsami. To jest właśnie bluzeczko tunika żółta. Na żółtym tle takie białe ciapki z rękawem 3/4. Ten rękaw ma tutaj mankiet zapinany właśnie 3/4. Czy ją można podwinąć? Właśnie zaraz sprawdzę. Otepnę sobie ten mankiecik i zobaczę, czy ma, ale chyba nie ma. Ale nikt nam nie zabroni podwinąć sobie tych rękawów, po prostu, żeby to wyglądało tak. Więc jest tuniczka, która jest odcinana pod biustem, taką jakby szarfą. Ja przypominam sobie, że dawno, dawno temu w odległej galaktyce miałam podobną bluzkę czarną w białe ciapki i ona mi się rozpruła. I dlatego, że mamy tutaj wiskozę, bardzo delikatną wiskozę, która nie toleruje czegoś takiego jak wirowanie w pralce, więc musicie bardzo na nią uważać. Ja mam tutaj rozmiar 50x52 i ta tuniczka jest taka właśnie, wydaje mi się, idealnie dopasowana do mojego rozmiaru. Przypomnę, że ja w biuście mam 130 cm, to się nie zmieniło. Ostatnio zamawiałam biustonosze i nadal mam ten sam rozmiar, co miałam. Koszulka tutaj, jak możecie zobaczyć, jest z takim pęknięciem. Też jest stójeczka, zapinana jest na guziki do samego dołu. Jeśli chodzi o długość, to jest tak w połowę uda. Jest wykończona lekko na półokrągło z przodu, lekko na półokrągło z tyłu. No i te guziki. Guziki, jak możecie zobaczyć, znowu mamy ten problemik. Problemik dziurki, problemik szparek po prostu na wysokości biustu. No ale mamy coś takiego jak taka taśma. Tutaj zaczyna się taka taśma, która ma pełnić rolę takiej taśmy chowanej, która chowa nam te guziki, żeby ich nie było widać. No ale co z tego, że ona nam je chowa, jak tutaj w biuście nam się rozjeżdża. Więc nic mnie tutaj nie uwiera, nic mnie tutaj w biuście jest wszystko w porządku, rozmiar jest dobrze dopasowany, no ale wiadomo, koszula u biustastych dziewczyn musi się tutaj rozchodzić. Więc z tą koszulą, z tą bluzeczką mam podobny właśnie plan, co z poprzednią tuniką. Moja mama mi ją przejedzie od dołu do góry, od góry do dołu, żeby po prostu mi się tutaj nic nie rozjeżdżało. Ja ją zakładam właśnie przez głowę. Czy potrzebny mi jest ten guziczek tutaj, jak ja sobie go rozepnę? Tak to się... za duży. Za duży dekolt, więc ten guziczek mi jest niepotrzebny, więc od góry do dołu moja mama mi tutaj przejedzie. Mamo, jeśli to oglądasz, pamiętaj, tutaj szykuje ci się robótka. Więc te guziki tutaj po prostu zostaną przejechane, że tak powiem. No materiał jest taki właśnie gofrowany, z taką fakturą, z takim... Z takim trochę szorstką, z taką szorstką fakturą. No i jest dosyć przyjemna, jest to wiskoza, jest to materiał taki dosyć zwiewny, tylko tak jak mówię, pamiętajcie, musicie uważać na nią podczas prania. Wiskoza po namoczeniu tak jakby traci swoje właściwości elastyczne i jeden mały ruch może skutkować tym, że się właśnie rozerwie dziura. I ja właśnie tak ostro wywirowałam ją w jednym z prań, tamtą moją poprzednią. Po prostu dziura na dziurze była, no po prostu jest to bardzo delikatny materiał. Zresztą zobaczę na metkę, co tutaj na metce pisze. Może było oznaczenie, a ja po prostu... Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie można wirować. Także miałam pomysł do tej tuniki taki, że ubiorę czarne leginsy. Być może na przebitce zobaczycie ubrane jakieś czarne leginsy moje stare. Nie wiem, chciałam sobie kupić nowe czarne leginsy, właśnie tego typu leginsy, żebym mogła wyjść na zewnątrz, bo te wszystkie moje leginsy, które ja mam w domu, no to wszystkie te leginsy są takie stare, już skulkowane, schodzone, no całą zimę w nich po prostu przechodziłam, więc stwierdziłam, że sobie kupię nowe leginsy, fajne, porządne, droższe, coś takiego innego, zobaczymy jakie mają jakość w Celbez, no i kurczę, wszystkie dziewczyny się rzuciły na te leginsy i okazało się,
się, że są już wykupione we wszystkich kolorach, no i trzeba czekać miesiąc, więc stwierdziłam, że za miesiąc to wam już wykupią tą kurtkę i wykupią te tuniki i nic nie będzie z tego mierzymy. Więc jeżeli te leggingsy się pojawią, to zapraszam was na mojego Instagrama, na Instastory, zapraszam na mój vlog, tam na pewno wam pokażę, tam na pewno wam przymierzę, zobaczymy jak one leżą. Też jeżeli do mnie dotrą, to zrobimy sobie właśnie stylizację z tą tuniczką. No ale, czy tej tuniczki nie można ubrać do niebieskich spodni? Do spodni Paris? Czy ona nie będzie fajnie wyglądała? Oczywiście, że będzie fajnie wyglądała, dlatego ja jestem fanką tego, żeby kupować ubrania w stylizacji i żeby te ubrania można było mieszać. A czy tej bluzeczki nie można ubrać do kurtki? Chwilunia. Te ciapki nam tutaj troszeczkę zaburzają pełen ogląd, ale wydaje mi się, że jakiegoś większego problemu tutaj nie będzie. Super będzie wyglądała do niej, wiecie co? Jeansowa kurtka! Lecę po jeansową kurtkę, chwilunia. Proszę bardzo! Proszę bardzo, mamy jeansową kurtkę, zobaczcie jak się prezentuje. Zobaczcie, jak się tutaj wszystko ładnie prezentuje. Jeśli jeszcze nie widziałyście filmu z mierzeniem tej kurteczki, to link zostawię wam tutaj. Także no, ja już nie mogę doczekać. Ja już tutaj mierzę, ja już tutaj przynoszę. Wszystko ze strychu przeglądam. Też informuję, że będzie wyprzedaż szafy właśnie na wiosnę. Także zapraszam was do mojej grupy. Grupa nazywa się jakże oryginalnie Grupą Madziofa i tam będziecie mogły znaleźć kilka fajnych, ciekawych kąsków. A póki co ja się cieszę z tego zamówienia. Wszystko jest jak najbardziej trafione, jakość jest jak najbardziej na tak. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła ubrać te rzeczy na siebie. Kiedy będę mogła je ubrać i wyjść gdzieś do ludzi po prostu. Więc tak, napiszcie mi, czy kupujecie w sklepie Celbes. Wiem, że coraz więcej z was kupuje właśnie w Celbesie ciuszki, bieliznę, nawet rzeczy do domu. Także cieszę się z tego bardzo. Pamiętajcie o zniżce MW21, 15% na zakupy. Właśnie zobaczcie, pazurki jak mi pięknie pasują do tej bluzeczki. No więc iście wiosenny dzisiaj klimat. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jeśli lubicie filmy Mierzymy. Zapraszam do moich social mediów, zapraszam na mój drugi kanał vlogowy, zapraszam na Instagrama, na Instastories. Tam też, tak jak mówiłam, będę informowała o leggingsach, które mam nadzieję lada dzień się pojawią. Także na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że czymś was zainspirowałam, coś wam podpowiedziałam. Zamówienie mogę ocenić na piątkę z plusem, nie szóstkę przez leggingsy. Po prostu nie dotarły do mnie leggingsy, ale ta kurtka to jest cudo. Jeżeli jesteście na kupnie kurteczki, przejściówki właśnie w takiej dłuższej, to bardzo, bardzo wam polecam. I cóż, na dzisiaj to było wszystko. Wszystko w tym mierzeniu, a ja wiosennie żegnam się z wami. Cześć, pa!